świetnie, że jesteście tutaj z nami, no jesteście wybrańcami. Uważni obserwatorzy zauważą różnice, jakie dzielą tego, który interes zrobił, a tego, który interesu nie ma. Ale ja tutaj, jak wielu innych, jestem właśnie w tym celu, żeby dowiedzieć się, jak to się robi. A można robić nie tylko w Chicago, a można robić też w Szczecinie. Po pierwsze, dziękuję, że tu przyszliście posłuchać mnie. I tak, nie słuchajcie mnie tak do końca. Nie przejmujcie się tym, że inni może biznesy swoje kręcą szybciej, może są sprawniejsi. Tak naprawdę ważne jest to, żeby ten biznes był taki jak wy, pozwolił wam stworzyć takie dobre, zbalansowane życie. Dla mnie sukces biznesowy to właśnie jest taki balans w życiu, który pozwala osiągać zawodowe cele bez poświęcania innych ważnych elementów w życiu, takich jak znajomi czy rodzina, to jest ważne. To nie są pierdeliardy dolarów, które się tam zarabia, to tak naprawdę pieniądze to jest pewien zasób, którego mnożenie ponad potrzebę i ponad konieczność stało się z jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, tak naprawdę synonimem sukcesu i szczęścia, ale nieprawda. Pieniądze szczęścia nie dają, ale o ileż wygodnie się płacze w Mercedesie. To spotkanie, konferencja z udziałem 6 osób, które osiągnęły ewidentnie sukces biznesowy, pokazało tym wszystkim na spotkaniu, że na pewno warto, bo to są żywe, prawdziwe przykłady. My jednej rzeczy nie doszacowaliśmy, że chętnych na to spotkanie, które odbywało się w normalnym dniu, gdzie ludzie normalnie pracują, to połowę chętnych nie była w stanie przyjść do kina, bo sala była za mała. To znaczy, że zapotrzebowanie jest jeszcze większe, że warto to organizować i ten biznes w Szczecinie da się zrobić, a Technopark jest tylko tym miejscem, albo aż tym miejscem, gdzie to się może toczyć. Po pierwszym takim ciosie w twarz od sieci handlowej, od producenta, my się nigdy nie poddawaliśmy. Gdybyśmy po pierwszym razie odpuścili Tesco, to by się prawdopodobnie tutaj nie byli. Albo bylibyśmy jeszcze jako global produkt, tak? Ale na pewno byśmy się martwili, mając takiego konkurenta z boku. I także jakby po pierwszym ciosie nie poddawajmy się, dążmy do celu. No i wiara w to, że to, co robimy, jest przyszłościowe, mimo że to może nie jest przyszłościowe, nie jest jakby, takie, nazwijmy to, dochodowe dzisiaj. Takie wydarzenia jak te pomagają w uświadomieniu tego nie tylko młodym ludziom, ogólnie osobom, które nie miały wcześniej styczności albo miały bardzo małą styczność z przedsiębiorczością i jednocześnie też doskonała możliwość do tego, żeby poznać innych ludzi, spotkać się z ciekawymi osobami i wymienić doświadczenia. I've been happy to see that Szczecin is becoming more and more active. I was, to be honest, completely honest with you, when I was living here for the early days, I was always thinking that, you know, why, you know, what's happening is that, you know, this city, in my opinion, could also use a little bit more this Adam Mawish lean forward and in a way be more than what it was, because the location is excellent. It's just less than 2 hours drive from Berlin, which happens to be now maybe the biggest startup hotspot in whole Europe. There is the access to the sea, which is also important, and there is like water, which is not happening in every Polish city. And also, greatest reason of all, and actually my primary reason to stay here back in 99, is the people. I think it's a big enough city, and there are very good universities. Przede wszystkim chciałam pogratulować wydarzenia Get Inspired. Pokazuje ono perspektywy dla młodych ludzi z branży IT, w jaki sposób po pierwsze realizować swoje pomysły, jak również dla branży naukowej, w jaki sposób można byłoby je komercjalizować. Mnie w tym zakresie zainspirowało komercjalizacja swoich wyników badań. Mieliśmy pomysł, mieliśmy konsekwencje w realizacji, czyli w jaki sposób to robić. Mieliśmy też trochę szczęścia, ale szczęście jest potrzebne zawsze. Szczęście miał Steve Jobs, miał Microsoft, miały inne duże firmy. Udało się, tak? Także trzeba po prostu spróbować. I to jest chyba najważniejsze. Trzeba mieć odwagę. Bardzo fajna inicjatywa. Cieszę się, że w naszym mieście tego typu wydarzenia pojawiają się coraz częściej. Przechodząc do relacji dzisiejszego wydarzenia, szczególnie jestem pod dużym wrażeniem wykładu Sebastiana Barabanowa. Mówienie tak swobodnym językiem o dość trudnych sprawach, jakim jest prowadzenie biznesu, myślę, że dostarczy prawdziwej inspiracji dla kolejnego pokolenia szczecińskich przedsiębiorców, którzy nie tylko na rynku interaktywnym czy też startupowym będą chcieli zaistnieć i mam nadzieję z powodzeniem to uczynią w przyszłości. Nie było żadnego planu, nie było biznes planu, bo to wszystko jakoś tak samo poszło. Założyliśmy to jako taką
zabawę. Po prostu nie mieliśmy wtedy obciążeń żadnych, byliśmy młodzi, nie trzeba było mieć, nie trzeba było mieć na ratę, wystarczyło tylko trochę po prostu fajnej zabawy i własnej jakby inwencji. W końcu nie muszę wyjeżdżać ze Szczecina, żeby odwiedzić fajną konferencję, bo trzeba przyznać, że Szczecinowi brakuje tego typu eventów i jestem pod dużym wrażeniem tego, jak wygląda to przedsięwzięcie i jak, będę tutaj mówił truizm, ale jak świetnie inspiruje do tego, żeby rozwijać i prowadzić swój biznes. Internet raczkował, wiedzieliśmy, że no, to jest dobry pomysł, zróbmy to. No i założyliśmy firmę, tak jak Pan Bóg przykazał, w garażu, no powiedzmy prawie w garażu, bo w małym pokoiku w domku na Pogodnie otworzyliśmy nasz pierwszy serwer, na którym sprzedawaliśmy nasze pierwsze usługi. Nie mieliśmy żadnego kapitału, tylko jakby własną pracę, własne jakieś umiejętności, które powoli zdobywaliśmy i no, w ten sposób działaliśmy, robiąc wszystko sami, począwszy od instalowania Windowsu, skończywszy na jakichś skomplikowanych zagadnieniach związanych z transmisją danych. Zorganizowaliśmy Get Inspired po to, żeby zachęcić młodych ludzi i w ogóle Szczecinian do tego, żeby nie bali się rozpoczynać własnego biznesu, żeby posłuchali o tym, jak udawało się to innym ludziom i też dlatego, żeby pokazać im, że mamy dla nich miejsce w Technoparku Pomerania i ono będzie dla nich dostępne już od przyszłego roku.